Dwie różne firmy zaprezentowały dwa zupełnie różne produkty, które łączy jedna wspólna cecha. Są zaawansowanymi multimedialnymi telefonami komórkowymi. Pierwszy z smartfonów HTC Diamond 2 to propozycja tajwańskiej firmy Hightech Computer, producenta przenośnego sprzętu z mobilnym Windowsem. Drugie urządzenie to popularny iPhone 3G, amerykańska myśl techniczna, produkt potentata sprzętu komputerowego firmy Apple. Oba urządzenia prezentują się bardzo dobrze dzięki ładnym i precyzyjnie wykonanym obudowom. Obłe kształty iPhone'a 3G sprawiają, że przyjemnie leży w ręce pomimo jego większych gabarytów. Produkt Apple jest o około 15 gram cięższy od HTC, ale w rzeczywistości nie czuć żadnej różnicy. Sporą zaletą HTC Touch Diamond 2 jest umieszczenie na obudowie przycisków odbierania i kończenia połączenia. W prezentowanych telefonach zastosowano dwie zupełnie różne technologie, jeśli chodzi o ekran dotykowy. iPhone jest zbudowany w oparciu o pojemnościowy ekran dotykowy, natomiast HTC Diamond 2 w oparciu o ekran rezystancyjny. Jeśli chodzi o wyświetlacze, pomijając nieznacznie mniejszą rozdzielczość iPhone'a, to i tak nasycenie kolorów, jasność podświetlania, kąt patrzenia są po prostu o klasę wyżej w porównaniu do najnowszego Diamonda. Oba telefony używają programowej klawiatury ekranowej. Zarówno na jednym, jak i na drugim urządzeniu działa ona perfekcyjnie. Aby jeszcze bardziej ułatwić wprowadzenie tekstu, projektanci HTC Diamond 2 użyli przełączanych klawiatur. Do wyboru pełna klawiatura kuwerty lub znana z telefonów komórkowych klawiatura 123 pracująca w trybie ABC lub T9. Konfiguracja sprzętowa obu opisywanych telefonów jest bardzo zbliżona do siebie. Podobne częstotliwości taktowania procesora oraz podobna ilość pamięci RAM. Główne różnice wynikają z zastosowanego systemu operacyjnego. HTC Diamond 2 oparty jest o Windows Mobile 6.1 Professional, natomiast iPhone 3G pracuje na specjalnie przygotowanym do tego celu iPhone OS. Jeśli chodzi o multimedialność, to oba urządzenia wypadają podobnie. iPhone oferuje odtwarzacz znany z serii playerów iPod, natomiast HTC Diamond 2 wyposażony jest w zintegrowany z nakładką Player Audio. Aparaty fotograficzne w obu urządzeniach robią dobre zdjęcia wyłącznie w dobrze oświetlonym otoczeniu. Plusem dla HTC jest większa rozdzielczość matrycy, która wynosi 5 megapikseli. W większości przypadków aparat HTC robi znacznie lepsze zdjęcia niż 2-megapikselowa matryca w iPhone'ie. Zarówno iPhone, jak i Diamond 2 posiadają ogromne zaplecze oprogramowania. Dzięki preinstalowanemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie korzystać z zaawansowanych funkcji zaraz po wyciągnięciu produktu z kartonu. W typowym zastosowaniu telefonu, czyli kilka minut rozmów dziennie, kilka SMS-ów, iPhone jest w stanie pracować na baterii około 2 dni. HTC Touch Diamond 2 jest znacznie lepszy pod tym względem. Średnio typowy czas pracy to około 4 dni. Oba prezentowane smartfony znajdują się na liście najbardziej popularnych telefonów. Jeszcze raz okazało się, że iPhone to nie tylko genialny produkt marketingowy. Szybkość działania, jakość wyświetlacza przemawiają na korzyść jabłuszka. HTC Touch Diamond 2 nieznacznie, ale odbiega od jakości wykonania i prostoty użytkowania iPhone'a. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wideotesty.